Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wata, no to kolejny odcinek ze współczesnej Polski i powiem wam, że wow, pod ostatnim filmem wbiliście 450 na 460 parę łap w górę, więc wielkie dzięki, jak możecie dajcie też i plusa, czy tam łapę w górę pod tym filmem. No i właśnie, pomiędzy odcinkami minęło trochę lat, bo tak jak mówiłem, postanowiłem zrobić kilka takich mniejszych wojen z takimi państwami, które no po prostu nie są żadnym wyzwaniem i po prostu, żeby nie tracić czasu na odcinku, dlatego też właśnie teraz podbijam Madagaskar, a tutaj zobaczycie zaraz całą resztę, proszę bardzo, tak wygląda cała reszta. Więc no, już nawet całkiem ładnie też właśnie anektuje Iran, co mówiliście mi, już powtarzaliśmy już to kilka razy, Wotan, weź anektuj ten Iran, bo ci psuje napis i tak dalej. Już to robię, też myślę, że tutaj jakąś wojenkę niedługo z Włochami zrobimy, myślę, że jakby tak Włochy podbił, to może mi się ten napis jeszcze bardziej rozciągnie, bo jest teraz chyba większy niż w ostatnim odcinku, ale kurde, w ostatnim odcinku to nawet się tytuł udał, bo tam pisaliście. To jak jedna osoba właśnie, że o, normalnie nie ogląda tej serii, ale po tytule to aż wbiła, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. No i fajnie nawet mi tak. Dobra, właśnie kończę wojnę z Madagaskarem, tak jak widzicie. Więc sobie zabierzemy tutaj prawdopodobnie cały Madagaskar, tak w ogóle też właśnie kilka osób tam pisało mi, że Wotan, czy wiem, że Madagaskar mógł być Polski. Tak, wiem, już mi to ktoś kiedyś tam opowiadał, chyba nawet ktoś tam kiedyś Serbii proponował mi, żeby właśnie zrobić sobie takich jakby Polaków na Madagaskarze, którzy będą właśnie odbijać i raczej nie zostali wygnani, na przykład wiecie, została Polska rozebrana, ale na Madagaskarze cały czas tutaj Polacy żyją i teraz będą chcieli odbić swój kraj, Warszawę. To właśnie nawet fajnie by było, to bym kasunek się stworzył tak i z samego takiego właśnie Madagaskaru zaczynać, podbijać przez Afrykę i przez Afrykę się przebijać, potem przez tutaj Europę aż do Warszawy i właśnie Warszawę odzyskać jako naród polski i tak dalej. Ale patrzcie, jak to pięknie, Polisz, Polska Wschodnia Afryka. Pięknie, po prostu pięknie, ale tak w sumie to tutaj, właśnie, co ja w ogóle buduję, bo wiecie, mam tutaj 4 miliony forsy i cały hajs, jaki ja dostaję, to teraz wydaję tak, na budynki od Unrestu i na budynki katedry, które zwiększają mi lokal misjonary Strange. Ja rzeczywiście mam po prostu misjonarzy, a po co to robię? Po to, że po prostu za chwilę prawdopodobnie przejdę na religię chrześcijańską, ponieważ no, trzeba to zrobić, bo to może jakieś wyzwanie właśnie będzie. Ktoś tam właśnie pisał, bo tam spróbuj to zrobić, może będzie wyzwanie. Właśnie, bo ja tak w ogóle widzicie, mam max punktów, a jeszcze technologii nie mogę wziąć, więc po prostu to, co robię, to wywalam sobie słabych generałów i po prostu biorę sobie nowych, tylko teraz, że widzę tutaj mam, no, takich fajnych, lepszych, więc na co ja mogę punkty wydać? A, już wiem, na co mogę punkty wydać i na dużo punktów mogę wydać na to, na przykład na zwiększone legitimacy. A dlaczego mam tak mało legitimacy? Bo na tron wbiła się Dobrynina, Spisz pierwsza Jagiellon. Jak to zrobiła? Tego wam nie powiem, prawdopodobnie to był to postęp, pewnie dowiem się o tym w komentarzach od takich dwóch, którzy mi tutaj piszą piękne teksty, tak, Psychoza i Jakub Cesarz Dakos, pozdrawiam was i piszcie dalej, bo ja to z chęcią sobie na nocce w pracy czytam. Dobra, Madagaskar podbity i ja mam zostawionych trochę punktów administracyjnych, właśnie tak troszeczkę mało, więc w sumie może zanim przyjmiemy to chrześcijaństwo i co po prostu zniszczy mi prawdopodobnie kraj, bo jak widzicie, u mnie to w kraju to tylko sama macie się z chrześcijaństwem. Cała reszta jest, widzicie tutaj, większość ortodoksów, szyja albo sunni, więc po prostu będzie jeden wielki rozpierdziel, ale już tam jakieś plany mam, ale zanim to zrobię, to myślę, że to taka jakaś wojenka z Włochami byłaby bardzo fajna, bo byśmy od razu odbili Rzym, dzięki czemu może byśmy coś dostali. Czy tak by było? Nie wiem, ale zobaczymy. Chodźmy, weźmy z tej granicy z Niemcami to wojsko. Całą resztę zostawimy, najwyżej, czekajcie, może to sobie dobudujemy tutaj z kilka staków. Też dużo osób pisało mi właśnie, Wotan, jak ty robisz sobie te template'y, skąd to jest taka opcja? O ile się nie mylę, jest to z DLC-ka Art of War. Jeżeli ktoś wie na pewno, to może mi powiedzieć, to wtedy będę ja po prostu 100% pewności i będę mógł po prostu ludziom mówić, że tak, to jest Art of War. Bo przynajmniej mi się tak wydaje. A czy tak jest? Nie wiem. Właśnie, też sorry, że w tym odcinku nie zrobiłem żadnych nazw armii, ani nazw prowincji, ale mam wasze komentarze, widziałem, napisaliście dużo komentarzy tam z tego, więc na pewno jakieś tam wybiorę, tylko tyle, że po prostu też jestem po nocy w pracy, po prostu chciałem jeszcze przed nagraniem jeszcze zrobić troszeczkę właśnie tych mniejszych wojen i po prostu brakuje mi trochę czasu, a chciałem się jeszcze wyspać, bo o 17, czy nie, o 18 z kawałkiem chyba nagrywam z chłopakami Multika z Europki, więc po prostu muszę wyspać przynajmniej te 6 godzin, a to tak właśnie wstanę i praktycznie od razu pójdę nagrywać, więc no troszeczkę lipa, no ale jakoś to będzie. Mam nadzieję, że dam radę przynajmniej ugrać, co tam trzeba ugrać, bo jak ktoś ogląda, to jest już coraz lepiej.
Nie, no utworzyła mi się jakaś ta... A, Madagaskar się jako ta nacja kolonialna utworzyła. To co zrobimy? Napisujemy to Polacy z Madagaskaru. Mam nadzieję, że to dobrze napisałem, bo jeśli nie, no to troszeczkę będzie wstyd. No ale to są już Polacy... Czemu się to nie zmieniło? Halo? Halo? Polacy z Madagaskaru? Zmieńcie się. To chyba tak nie działa. No niestety, szkoda. Szkoda, ale kupce dostałem za darmo za to. A tutaj co się dzieje? Boże, punkty administracyjnych nie mogę trafić, więc wolę tracić punkty dyplomatyczne. Tylko, że wtedy szlachta się troszeczkę wkurwi prawdopodobnie. Nie wkurwiła się, to jest dobrze. Moglibyśmy im dać monopol. Na coś tam. Prestiżowałem dużo, to mogę to zrobić. Tak samo tu mogę zrobić Caldieta. Dobra. Dobra, więc tak jak mówiłem, chodźmy na te Włochy. Przy okazji nam się zbierze trochę tu punktów. W ogóle, ej, patrzcie, jak oni tu stoją, moje wojska. Czy oni w ogóle idą na te statki? Nie wiem, ale dobra. Dobra, czyli czekajcie, tam anektuję. Czy ja coś chcę jeszcze zrobić, zanim wypowiem tą wojnę? Chyba nie. A właśnie, Francja też zerwała ze mną sojusz, więc prawdopodobnie niedługo też Francję zjedziemy, ale jak na razie lecimy tutaj z Włochami, tylko że no, oczywiście na imperializmie, więc dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Włochy, czy znacie takiego gościa jak ja? Tutaj tego damy sobie, czekajcie. Flanking ability, o Boże, to by było dobre. To jest 663, takie złe staty. Ale tu mamy na przykład 565. 64. 6. Nie no, 6-6, zaatakujemy nim, bo on ma w sumie dobra. A czekajcie, jeszcze tylko... Ale z drugiej strony tutaj jest kawalerii, raczej artillery combat ability. Dobra, dajmy tego do EPI. Dobra, chodźmy tą armijką jeszcze. A, bo tu czekajcie, bo zapomniałem, że tu są statki i tak dalej. Gdzie są moje statki bojowe? Bo ja gdzieś tutaj wypłynąłem nimi chyba. O, tu są. To jest, patrzcie, 126 statków bojowych. Plus jeszcze wezmę sobie te 500 stateczków. I tutaj gdzieś flota była właśnie wroga, więc w sumie to nadam im misję. Po prostu nie piratów, o Boże, zaczęło mi grę. Enemy fleets, okej, okay. Tylko, stójcie w miejscu, debile. Tak, i tutaj chciałbym na właśnie śródziemnomorskie. Dobra, jak to wygląda? Wygląda to tak, że oni idą tutaj na wzgórza armią 90 tysięcy. Zbierzmy tą armię tutaj i w sumie to chodźmy tam. Oni się cofnęli, co nie? To nie było tak, że ja ich tak szybko rozwaliłem, to nie, tak nie było, dobra. Chodźmy. O, i dajmy jeszcze tutaj którejś armii friendly can attach. Niech Upset tu podejdzie. Zbierzmy taką wielką. Oni się już widzę wycofali tam ci wszyscy. No dobra, to chodźmy po prostu podbijać. Jeden generał by. Jednemu generałowi przydałoby się dać to troszeczkę więcej. Nie mogę brać, bo jeżeli wezmę tylko tutaj porzucenie właśnie. Porzucenie sekularizmu, czy jak to się nazywa. To dostanę 4 stabilności, więc musiał boostować, a trochę to kosztuje, nawet dużo, trochę więcej niż trochę, właśnie. Gdzie ta moja flota bojowa? Płynie, dobra, to niech tu płynie, to mi się bardzo podoba. Też karetka za oknem jedzie. Dobra, tutaj jednemu generałowi, to ja bym chciał tego generała, który ma 4 w siege'u, bo tu jest taki jeden. Bardzo fajnie. I co? Lecimy z nimi, kurde, biegniemy za nimi, a oni już uciekają. Do Rzymu, no to my na Rzym nie możemy, bo tu jest fort na forcie. To w sumie tak się rozejdźmy trochę. Dobra. A, ja tu w ogóle nacisnąłem coś? Okej, a teraz to się wszyscy rozeszli. To cofać się. Aha, że floty trochę stracił, ale ciekawe, co to ta flota była w ogóle. Tu są transportówki. To oczywiście to bierzemy, bo będziemy nawracać niedługo po tej wojnie z Włochami. Dobra, no rozwalamy to jak najszybciej wszystko. I do przodu. O to chodzi. Pomóżmy tutaj. Halo? Okej. Mamy ich w jednym miejscu. Wy widzę, że się tu się naprawiacie, więc spoko. Ale podpłyńcie tutaj, zablokujcie tą flotę, te 345 statków. Nie powinien wypłynąć, znaczy jak podbiłem to wypłynął, ale jak na razie to nie. Okej, tutaj też blokujemy. Powinno być dobrze, teraz tylko podbijać wszystko. Pięknie. No to co, zbierzcie się w jednym miejscu. I łapiemy ich. Bam. Stack wipe, bez stack wipe'a. Tyle armii i stack wipe'a. Dobra, stack wipe poszedł. A nie, nie poszedł. To jest dziwne trochę, dobra. Wypłyjmy tutaj jednak flotę też ciężko, bo za statki właśnie wypłynął, a ja tam nie mam admirała, trochę będzie mi to bolało prawdopodobnie. Teraz mamy tyle statków, że nie powinno być aż tak źle. Dobra.
Okej. 433 punkty. Dobra, to jest w sumie spoko. Jest spoko. O, tu dalej się nie ruszymy. No to chodźcie wszyscy razem i tak. Wiecie, manpowera i tak nie tracę zbyt dużo, a jak tracę to tak no, naprawdę bardzo, ale to bardzo mało. Dobra, tu mam podbite kolejne. Idziemy na Luciana. Może tam pójść? Nie możemy tam. Musimy podbić tutaj jedną prowincję. Będziemy mogli przejść. 0,7. Dawać. O, 42, jak pięknie siadło. I lecimy. Że tak długo walczymy bez tak wipe'a? W sumie to. Aż tak dużo armii się nie opłaca też chodzić taką armią, bo. Znaczy. Wiecie, to jest tam pole walki, ma tam określoną długość. Jak długość tam, no. Wiecie o co chodzi. Combat Wealth i Wift tak, i tak dalej. Więc jakoś to damy radę. Come on, come on, lecimy. Niszczymy, 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 niszczymy. Ostatni fort. W sumie nie wiem, ile on nie będę chciał zabrać, ale na pewno dużo. Okej, okay, mamy 85% Warscora, dobijamy tych. Come on, come on. To aż tak dużo armii tu straciłem? Czekajcie, bo tu takie rzeczy dzieje, poproszę to, a tutaj? No punktów nie mogę tracić. Już wolę Andres dostać, w ogóle, no zapraszam bunty czy cokolwiek. Czemu tu nie mogę przejść? A, bo się floty nawalają, dobra. Okej, okay, bo mamy 99% Warscora. A, bo jeszcze tutaj mamy do podbicia. A. No w sumie tak. To w sumie by się zdało zrobić. Chodźmy tam. Dobra. Okej. Okay. Gosiewski. Lokan Unrest minus 3. Okej. Okay. Dumbo. 1-3-5. Zygmunt Kazimierz. No kurde. 1-3-5, troszeczkę słabo, prawdopodobnie go przeroluje. 2-4-2 żonka, dobra, okej. Okay. Zabicie. Dobra, tu mi jeszcze brakuje, tak, tej prowincji. Siena. Odpłynie w takim razie statkami. To się na północy nawalają, ale jakoś damy radę. Dobra. Tu my to i tak zabierzemy, co będziemy chcieli. Dajcie mi to, dajcie... A. A to już chcecie ten... Jedną prowincję nie chcieli dać, ale dwie to już dadzą. Dobra. Tak, żeby stracić max, nie wiem, jakieś... No Rzym trzeba zabrać, chociaż... Kurde, a czy jak Rzym zabiorę, to możliwe, że będę mógł go oddać przynajmniej tym. Włochom, co? A czy nie Włochom, tylko temu. Papieżowi, tak? Dobra, myślę, że tyle byśmy zabrali, będzie dobrze. Chociaż w sumie jak buta zabieramy, to i może piłkę. Zabierzmy ją też. W sumie może i to. Nie, dobra, tu zostawimy. Tak jak inne kraje zostawiamy, to tak sobie tutaj zostawimy kawałek Włoch. Niech sobie tam będą. Dobra, myślę, że tyle byśmy mogli zabrać. Co prawda będzie trochę buntów, ale damy radę. Dobra, dziękuję. Czy napis nam się pozmienia? Nie, napis stoi w miejscu. Dobra. To teraz tak, po pierwsze, musimy to skorować. To nie będzie łatwe. Znaczy mamy punktów, wystarczająco na pewno. I przyjmiemy religię już po tym, jak tylko to wszystko skorujemy, tak żeby było na spokojnie. Oczywiście tak dużo prowincji tu nie było. Czekamy teraz chwilę, prawdopodobnie za chwilę wielkie bunty wyskoczą. O, patrzcie, mamy podbój Rzymu, misjonarz plus 1 i prestiż 0,5. A, no to spoko, to tak w sumie... Znaczy pewnie jak zmienimy wiarę, to dostajemy minus za to, no ale damy radę. Dobra, tutaj statki mogą wracać, czekajcie, wracać na Konstantynopol. W sumie to teraz prawdopodobnie w Wenecji mam też bardzo dużo tego punktów, procent, właśnie 82, więc byśmy mogli przesłać to wszystko jeszcze dalej. W sumie to jest jakiś pomysł. Aha, tu są te bunty, dobra. Ale za chwilę wybuchną większe bunty. O, damy radę jakoś może. Skorowane, czyli w sumie już jest dobrze. Tak, tak, wszystko skorowane. Dobra, to robimy to, co mówiłem, że zrobię w tym odcinku, czyli po prostu, uwaga, długo na to czekaliście, porzucamy. Stabilność leci łeb na szyję, w dół i tak dalej. Czekajcie, na początku właśnie, teraz, którą religię przyjmujemy? Tak, suni nagle i o, byście mnie zjedli, Boże, ale byście mnie zjedli, jakbym to kliknął. Nie, nie kliknę. Mi najbardziej z tych wszystkich podobały się tak, albo Coptic,
bo mam te wszystkie święte miasta podbite, więc bym miał dużo bonusów. Albo protestantyzm, ponieważ w sumie bym miał też fajne bonusy do wojska, ale wezmę sobie katolików, więc będę miał papieża, będę mógł robić krucjaty, będę mógł też mieć te inne jakieś bonusy, więc weźmy sobie ten katolicyzm. Tylko teraz tak, patrzcie na to. Religious Unity, 225%, bam. 70, to tak dużo. To i tak nie tak źle. W sumie? Kurde. O kurde. 3 stabilności muszę mieć. Rewolucja komunistów. I konflikty. O Boże. Dobra, nie? Lecimy na plusy. Dobra, 2. Jeszcze jeden mi trzeba. Dobra, to już na pewno zniknie zaraz, tak? Tak mi się wydaje. Ale to muszę mieć 3. Dobra. Więc tutaj widzę, że już faszystowska rewolucja. O Boże. Ja tutaj nie mogę schodzić poniżej 3 tego. Poniżej 3 stabilności. O, patrzcie, kogo tu mamy. A to go mi się przyda. Technologii tak za bardzo chyba, to znaczy, czekajcie, weźmy sobie na początku technologię, tą, no, militarną. W sumie czemu by nie. No i teraz weźmy sobie tutaj właśnie misjonarzy. Czyli obrońcę wiary, tak? Obrońcę wiary. Przyda nam na się pewno. I teraz tak, jeszcze pokażcie mi tutaj, jak wygląda sytuacja z papieżem. Ja tu też chcę być, o właśnie, jestem. Mam 7 kardynałów. Rośnie mi ten papier influence, bardzo dobrze. Teraz tylko tak, czekajcie, czy ja mogę... To jest? Coś się mi misja zepsuła, nie wiem dlaczego. Dobra, myślę o to. Okej, bo mam tutaj strasznie dużo rzeczy do ogarnięcia. Po pierwsze mam tak, tu mam jakieś bonus do technologii, ale stracę siłę misjonarzy. Nie, ja chcę wszędzie, jak mogę tylko jakoś siłę misjonarzy brać, to biorę. Na przykład tutaj. Taksy i siłę misjonarzy. Biorę oczywiście. Siłę misjonarzy biorę. To nie jest mi aż tak potrzebne, ale mógłbym wziąć. Tylko tacy punktu trochę. No, wezmę. Oczywiście biorę. Siła misjonarzy biorę. Okej, no to mam w sumie wszystkie takie fajniejsze. Teraz tak, a tu mam siłę misjonarzy już wziętego gościa, więc pokażcie mi, jak długo nawracam prowincję. 6 miesięcy, a mam ilu? Misjonarzy 3. Znaczy tam troje. Więc po prostu teraz będzie naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo szybkie nawracanie, więc po prostu będziemy też dostawać dużo punktów. No i może tego papieża dostaniemy, bo jakśmy dostali papieża, no to patrzcie, dyplomata, prestiż i co najważniejsze, technologia, to w sumie taki papież aż taki ważny nie będzie, ale będziemy mogli robić te, no, krucjaty, co nie? I to będzie fajne akurat. Krucjaty będą fajne. A, i to co najważniejsze, co dla was pewnie najważniejsze jest, teraz mogę wydawać wszystkie swoje punkty dyplomatyczne na zmianę kultury. Hurra, ja! Tylko, że tak, tutaj jest taka kulturka, że ja to mogę zmienić. Czekajcie, który mam przycisk pod kulturę? Halo? Zapomniałem, gdzie kulturę ustawiłem. Nigdzie. Serio? To nie tu. No zróbmy sobie tutaj kulturkę. I zróbmy sobie jeszcze jedną zwykłe kultury. Nieakceptowane, tylko zwykłe kulturki. Gdzie to jest? Pewnie to już minąłem z 5 razy. O. Dobra. No właśnie, to mam tylko polską, ale tu możemy chyba na polską zmienić. To zmieniamy. To w sumie tak. Po kosztach. To na polską zmieniamy, co nie? Tak, tak, na polską. Tak jak chcieliście. Bo że teraz na to będzie nam praktycznie wszystkie punkty dyplomatyczne szły. Ale patrz jak pięknie. Jak się pięknie będzie Polska zmieniała. Mało, że chrześcijańska, katolicka, to teraz jeszcze tutaj. A, tu jest promowana kultura, to na razie West Slavic, tak? To tutaj widzicie, Czechów i Słowaków nie będę zmieniał na przykład. Dobra. Co tu się dzieje? A w ogóle Papal State istnieje? Nie no, wolę to. Herezja. Okej, co tu mamy? Patrzcie, podbój Mekki plus jeden misjonarz. Zajebiście. Jeruzalem! Deus Vult. Podbity Jeruzalem. Więc mamy tutaj misjonarzy plus jeden i tak samo prestiż, więc już troszeczkę z tego dołku z prestiżem będziemy wychodzić. Bardzo dobrze.
Niestety okupujemy Rzym, więc mamy papal influence minus 10 i dyplomatyczna reputacja minus 1. Mamy też podbój Rzymu, czyli misjonarz kolejny. I ktoś tam umarł sobie z tego wszystkiego. Bo w sumie ja bym chciał gościa od dyplomatycznej reputacji. Bo akurat to mi teraz będzie potrzebne, więc losujemy sobie gościa. To zniknie w końcu? A, jakbyśmy zbustowali. Ile potrzeba nam punktów? 240, ja mam 157, no to tak troszeczkę jeszcze dużo. Ale właśnie, czekajcie, czy ja tu czasem nie dostanę teraz... Właśnie, patrzcie. Patrzcie tu do tego. I oni są 15% moich ziem. Gdzie ja to im teraz? Rozdam im to pomiędzy odcinkami, bo teraz mi się nie będzie chciało. Dobra. Halo. Dobra, tak wracamy. Więc widzicie, tutaj będziemy... O! Powoli to wszystko będzie tutaj pięknie, no taki ładniejszy widok, zmieniane. A, czyli mam teraz kolejnego misjonarza. Tylko właśnie, bo tutaj kiedyś było takie coś, jakby żeby oddać ziemię papieżowi. O, jest. Co to jest? A nie, tu mogę... Rzym mogę stworzyć. Nie, ja nie chcę tego na pewno. Nie, na pewno nie chcę tego. Nie, ja chciałem po prostu, czekajcie. Co to jest? Coś dziwnego jest. Ale okej. Nie no, to było coś takiego jak oddanie papieżowi Rzymu, coś takiego. O, tu trzeba nam teologa, na chwilę przynajmniej. Będzie kolejny ten. No nie widzę tutaj, żeby takie coś było. Dobra, czekajcie. Na chwilę tylko. Mamy tego gościa, tak mamy. Okej. Wróćmy do tego, jak będziemy mogli. Dobra, no i co? Nawracamy. No co nam zostaje? Bo teraz trzeba nawrócić powoli cały kraj. Okej. Okay. Nowy papież. A gdzie on jest? Nie ma go. Oczywiście on został papieżem. No to prawda, ja mam teraz tak na minusie dużo typu... Ale ja chciałem oddać Rzym. Ja bym chciał oddać Rzym papieżowi. Czy ja mogę oddać Rzym papieżowi? Ja mogę właśnie papieża wypuścić, czy cokolwiek. Ale czy tu powinna być taka opcja do wypuszczenia chyba go? Ale nie widzę tego. No dobra, to jak się nie widzę, to może zrobimy sobie w ten sposób i papieża po prostu uwolnimy, bo ja nie chcę Rzymu. O Boże, teraz szukaj sobie tutaj, kurde, Papa Sejtu. Nie on. Boże, jak to ciężko znaleźć tutaj. Widzicie, ile tych państw już podbiłem? To mogę, ile państw mogę uwolnić? No to nie ma tego. Tak mi się wydaje, że to nie ma Papal State'u. O, patrzcie jeszcze tego. Wow, napis się zmienił znowu. Jeszcze chyba większy, bo Iran zjadłem. A to akurat fajnie. Dobra, kurde, no powiem wam, że teraz nie wiem, co ja mam robić, bo chciałem ten Rzym oddać, bo mnie trochę tutaj niepokoi to, że po prostu nie mam tego. Znaczy, że mam ten, no, Papal Influence tak na minus. A czyli, w sumie z drugiej strony, po co mi Papal Influence, ale no chciałbym w sumie mieć go. Nie byłoby tak źle. O Boże, ile tam nawracania tego wszystkiego. Nie, w sumie ten, widzicie, miał mi kraj upaść, ale wiecie, ja mam humanistyczne idee, co nie? To ja z nich mam po prostu tego. Chyba mam Religious Unity właśnie plus 25%. Chyba tyle, tak? Tak. Już ci są nawet akceptowalni. Okej, dał jakieś bunty, Boże, bunty, czemu bunty? Po co to by bunty? Wiecie, czy... Ja mam jakiś stack. Leć i bij ich. Ja to kliknąłem. O, dobrze. Już myślałem, że stabilność poszła w dół. Okej, okay, reputacja. Tak, reputacja nam się przyda teraz, bo jesteśmy troszeczkę w dupie z tą reputacją. Nie no, mi się wydaje, że tutaj musiało być coś takiego. Czekajcie, to na pewno nie chcę tego. Coś takiego jak po prostu oddanie papieżowi ziemi. Nie wiem. Wydawało mi się, że taka opcja będzie.
Podbiję sobie Rzym. O. Nie ma. To mogę nie zabierać Rzymu. Ale walić to. Dobra, damy radę jakoś. Dobra, to więc teraz zrobię coś innego, co miałem zrobić już dawno temu. Gdzie są moje statki transportowe? Tu są, dobra. Tak w ogóle USA trochę podbiło znowu od Meksyku. Zapomniałem wam o tym powiedzieć. Meksyko. Kuba. Jamajka. Hej. Tam. Na drugi koniec świata lecimy. Dobra, komunizm gdzieś mi zniknie tutaj, bo ja nie chcę komunizmu u ciebie. Stalin zapłacze, by zapłakał prawdopodobnie teraz. Ale co zrobić? Dobra, chodźmy tutaj. Wiesz, tu to wojsko. Ja to mam trochę więcej tych statków transportowych, bo mam jeszcze tutaj te statki. Zmijmy. By się, nie wiem, jakoś tak rzuć się w bok. Zapominam teraz o nawracaniu. Całą grę nie nawracałem i teraz nagle, o, Wotan, weź sobie nawracaj po cztery prowincje na raz. To bardzo, bardzo szybko. W ogóle, czy jest jakaś prowincja? Widzicie. Najgorsza prowincja 101 miesięcy, ale to wszystko tego... Gdzie mam Żydów? A, władca. Aka ma Żydów. O, widzicie. Jakie niespodzianki. Nie, no tego nie chcę na pewno. Aha, mieć flotę 1608 statków. Ile ja mam statków w tym teraz? Aha, dobra, to brakuje mi tak 200 dobrych statków. A najwyżej za chwilę sobie zbudujemy, bo to do 200 statków co to jest? A, to już jesteście tutaj wszyscy? Teraz tak, raz. Drugi do podbojów. I trzeci dla zabawy. Chwałę wody, wypływajcie. I płyniemy, bo jak już dawno to mówiłem, że to zrobię, więc trzeba to zrobić. Odpłyjmy tutaj. Mam nadzieję, że te statki nie padną gdzieś w połowie drogi. Mam nadzieję, że nie. Oczywiście jakieś bunty są. Dobra, to z którego generała wziąłem? Chyba Mieszko został tutaj u nas. No! O! Chiny nie dołączyły. Chiny zerwały sojusz! Będzie bitka z Chinami chyba też, bo tutaj teraz muszę Indię poczuć ten sam. No dobra, ile mamy minut? 27, no to jeszcze chwilę mogę pograć na pewno. Czy mogę oddać w końcu im ten Rzym? Nie mogę. Jak ktoś powie, jak oddać Rzym, to powiedzcie mi, bo ja bym chciał oddać im Rzym, a nie mogę. No właśnie. To taki mój problem. Podbił Rzym i chcę go oddać, a nie może. Dobra. Nie, taki generał tutaj zostać nie może. Do lepszego. O, będzie. Ostatecznie może być. A wy skąd tu? A, bo to mam bunty, o kurde. Dobra. Tu jakiś perk dostałem. Okej, wy możecie spieprzyć sąd? Nie możecie sąd spieprzyć. No to dobra, to w takim razie macie tutaj najlepszego generała, jakiego mam, czyli chyba Mieszka, tak mi się wydaje. Wy Force Marsh zapieprzać tutaj. Wy Force Marsh zapieprzać tutaj. I już się cofają. Dobra, zbierzcie tak czy siak tą armię w jednym miejscu. O, 200 tysięcy. Sporo armii. Uje. Ha. Oczywiście merkantylizm. Dali się zrobić, hehehe. Dobra, witam was.
Dobra. I cały czas tą armią jeszcze z północy będę musiał zacząć atakować. Troszkę szkoda tego sojuszu z... trochę szkoda tego sojuszu z Chinami, to nie? Bo myślałem, że sobie teraz zaatakuje USA i w razie czego Chiny będą mnie broniły tutaj, ale wychodzi na to, że jednak nie, że jednak będzie trzeba walczyć po prostu bez tego, bez tej obrony. Jakoś dam radę. No zobaczymy jak to będzie. O nie, to jest wzgórza, a tutaj jakbym... Nie, to już nie trafi, dobra, muszę tak pójść. Powinien tam dać radę chyba. Dobra. A teraz gdzie te bunty? Okej, są. Dobra. No dalej nie widzę tego. Niestety. Po prostu no nie widzę. Tyle. Ortodoksów w ogóle co szybko można nawracać. Już takie teraz plamki będą pojawiać powoli i niedługo cały świat zostanie tak zmieniony. Tak jak tu mamy piękny napis Poland, tam i ta też będzie. Właśnie, czekajcie, a pokażcie mi mapę graczy. O! O! Patrzcie jaki piękny! No ale już drugi raz napisów WOTAN, raczej ja, mój kraj taki piękny nie będę dawał na tytuł. Podbijmy ten fort w tym momencie tak na szybkości. A tu chodźmy ich rozwalić. No, powiem wam, że może być różnie. Nie no, powinien tu wygrać chyba. Chociaż, nie no, mam więcej morali. O. Ale mało nam tu wojska zostało. Musimy jakoś wyleczyć je. I właśnie, tutaj musimy zrobić to. Atak z północy na pewno bardzo, bardzo nam pomoże. Wychodź tutaj, stańcie na chwilę. Dobra. O Boże. Nie, no, chodźcie ze mną. Trzeba tych buntowników rozwalić. A wy macie jakiś generał, a to mi się nie chce nowego ustawiać. Dobra, a właśnie, jak tu jesteście? O Boże, statki mi... O nie umierajcie, nie... Dobra, jeszcze żyją. A jakbym tu tak zapomniał o nich, to by było. Nagle cała flota w pizdu poszła na dno. Trochę niefajnie by było. Odbijcie to na szybkości, bo trzeba te statki wstawić tutaj do portu. Co zrobiłem? Nie pamiętam. Ale któryś przycisk nacisnąłem? Nie wiem, który. Co się stało? Gdzie oni idą? Nie mam pojęcia, tak samo. Dobra, podbiliście to już? To nie. Ale indy mi tu ostro podbijają świat. Znaczy świat. Moje miejsce, moje stolice, raczej moje prowincje. Już... Może wy kiedyś tu mieliście swoje państwo Indie, ale teraz to już jest moje. W 100%. Dobra, i teraz jeszcze zrobimy sobie takie coś, że zrobimy sobie kilka tych... Boże, chciałem zrobić tylko kilku tych najemników, a już od razu by mi się tutaj ręka szła na template, żeby z template'a coś budować. Nie, aż tak dużo wojska mi poszło. Chociaż w sumie to czemu bym nie miał zrobić tutaj więcej wojska? Dawać. Trzeba tą granicę naprawdę bardzo ładnie obudować fortami i tak dalej. Bo no teraz jak tutaj jeszcze przychodzą mi ci... Znaczy jak Chiny mogą mi wejść w każdym momencie, to troszeczkę może być ciężko. Tak trochę się boję tego, że ta armia tutaj troszeczkę długo nie przeżyje. Bo w sumie jesteśmy tak oblegani z każdej strony. O, tą armię jak najszybciej podejść. I właśnie teraz nie jestem pewien, czy to był dobry pomysł. Bo oni teraz dojdą naprawdę wielką armią. Dobra, no to zawsze w razie czego zostaje akcja najemnik. Może trochę słabo będzie zrobiona, bo tak trochę daleko mam. Do tamtej prowincji. Luba, weź mi się tutaj. Nie wkurwiaj i nie buntuj. Tu rozwalam, tam rozwalone. Spoko, wszystko rozwalone. Okej. Okay. Ciekawe, czy Chiny porzuciły. Znaczy, prawdopodobnie porzuciły przez to, że właśnie religię wziąłem inną. Ale dobra, damy radę jakoś.
O Boże, wy nie możecie przejść tędy. Taka lipa. Powiem wam, że nas się moi broni. Jakie my mamy straty, jakie oni? Czekajcie, dajmy na trójeczkę. Mamy 34 minuty, będziemy powoli kończyć. Okej, okay, oni dostają po 7 tysięcy, ja dostaję po 1000 z kawałkiem. Okej, okay, wygrałem to. Jakimś cudem. To w sumie bardzo dobrze. Pozytywnie i tak dalej. Dobra, a tutaj widzę, że ładnie idzie z podbojami. Więc bardzo, ale to bardzo mnie cieszy. Odbijmy tą prowincję, bo będę tracił tylko punkty dyplomatyczne, które mogę wydać na przykład na zmianę religii. A czyli zmianę kulturki. Pewnie już będę w komentarzach miał: Wotan, zostaw Żydów, tylko że nie nawracaj, a czy nie, tak, nie nawracaj Żydów. Nawrócę. Co do innego. Okej, okay, ja chcę zostać papieżem, ja chcę zostać papieżem. Mam 100% na zostanie papieżem, tylko teraz, żeby ten stary papież umarł, co pewnie to nie jest bardzo możliwe, ale dobra. Bo po prostu go nie ma, tego państwa nie ma, to jak on ma umrzeć papież? To jest w Europce. Dobra, wbijmy się tam, bo tu jest, widzę, dużo, dużo różnej armii i to w sumie czemu by nie. Okej. Okay. Tu podbijmy ten fort, a dopiero potem pójdziemy najwyżej na południe. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, ale tak jak mówiłem, 35 minut kończymy, więc 36 nawet minut, więc bardzo, bardzo fajnie. Powiem tak, mam nadzieję, że wam się podoba to, co się tutaj stało w ogóle, czyli na przykład po pierwsze nasz napis jeszcze jest lepszy, po drugie coraz lepsze granice, po trzecie będzie wojna z Chinami, więc chyba coś, co chcieliście. W sumie prawdopodobnie jak skończymy tę wojnę, by się zgodzili na sojusz, ale nie wiem, czy to tego brał. Po czwarte, moje statki ciągle umierają. Więc wpłyńcie mi tutaj, proszę was, dziękuję. Po piąte, właśnie już robimy pierwszą bazę wypadową tutaj na późniejsze właśnie Stany Zjednoczone, więc będzie dobrze. Jeszcze tylko wam pokażę jedną rzecz, bo oczywiście komentarzy nabiliście i to bardzo dużo. Też się nie martwcie z tymi prowincjami i armiami, jakieś tam nazwy, tylko że na następnym odcinku 3700 wyświetleń, widzę, że po prostu tytuł i miniaturka, mój napis jest taki piękny, mój napis taki piękny zadziałały. 465 łap w górę, więc wielkie dzięki za to, oczywiście plus dla was wielki, prawie 500, to w sumie na tym, na takim późnym odcinku w serii to naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry wynik. No i oczywiście komentarze, bardzo, bardzo dużo komentarzy. Też właśnie, nie pytajcie mnie, kiedy wojna widzów, bo to pokazuje tylko to, że nawet nie oglądaliście filmu zgłoszeniowego do końca, bo tam mówiłem, kiedy będzie wojna widzów, więc nie pytajcie mnie o to, bo nie wiem, prawdopodobnie wasze zgłoszenie po prostu wywalę i tyle, bo naprawdę to czasami wkurza, jak się coś mówi, że okej, okay, robimy tak, 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 wszystkie informacje podajesz, a potem nagle ktoś się pyta o to samo. I to nie to, że jedna osoba tak zapytała, bo tam tylko właśnie na przykładzie pokazałem, ale tak pytało już kilka dobrych osób. Więc ludzie, słuchajcie, co mówię i tyle, po prostu. No, więc dobra, tu widzicie, jest bardzo dużo tych właśnie nazwy armii i też bardzo dużo, bardzo, bardzo, bardzo dużo i bardzo dużo prowincji, 33 prowincje, więc na pewno jakieś tam stworzę, więc będzie, o, na przykład dobre miasto, fajna nazwa, Wrota Baldura, Baldur Gates, o Boże, jak ja tu kiedyś grałem, o kurde, a bym sobie pograł jeszcze kiedyś, może sobie pogram, zobaczymy, ale teraz się z wami żegnam, dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, na razie, pa, ja zostawcie łapę w górę, pa i komentarz, nara.